Witam, z tej strony Krzysiek, Remont for You. Więc tak, co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy gruntowanie ścian natryskiem. Mamy sprzęcik, mamy też grunt, to jest grunt Flugera. Akurat szpachlujemy LSR-ką, także wszystko dedykowane do tego materiału, jakim szpachlujemy. Nie nagrywałem łazienki, dlatego, bo tutaj jeden kolega z nas ma po prostu urlop, 2 tygodnie i musieliśmy skończyć sobie gładzie. Taką decyzję podjąłem, że we dwójkę sobie kończymy gładzie. Także troszkę sobie porobiliśmy tutaj tematów, wszystko wyszpachlowane, tak, wyszlifowane. Pomieszczenia są odkurzone, przygotowane do malowania, znaczy gruntowania. No, tyle tytułem wstępu. Teraz tak, co można powiedzieć na temat malowania natryskowego? Pierwsze pytanie, tak, ktoś może sobie zadać, czy się opłaca, czy nie opłaca kupować agregat. No, tak jak widzicie tutaj po wyglądzie tego sprzętu, jest to już sprzęt wysłużony. Także widać, że na siebie zarobił, tak? Kiedyś to czyściliśmy, ale po prostu już stwierdziłem, że z grubsza myjemy tylko na sam koniec, bo nie ma sensu tracić czasu i tak z zewnątrz jest brudny, tak samo węże, działa tak samo. Także oszczędność czasu, a nie oszukujmy się, czas tutaj w usługach to jest jakby połowa sukcesu. Czy się opłaca, czy się nie opłaca? No to musicie sami sobie przeliczyć. Jeżeli na przykład jesteście, zaczynacie dopiero, tak, no to nie proponowałbym tego kupować. Z racji tego, że no sprzęt to jest akurat jeden z tańszych, taki podstawowy, on się tylko nadaje do malowania, tak? Nie malujemy, nie podłączamy do niego na przykład 2 pistoletów. Te większe mają możliwość podłączenia na przykład 2 pistoletów, wtedy sobie 2 osoby malują, tak? Ale jeżeli ktoś robi tak jak my, prywatki, typu na przykład domy, mieszkania, to raczej uważam, że nie ma to najmniejszego sensu. Tak też taką decyzję podjąłem i o zakupie akurat tego, a nie wyższego modelu. Także tak, tak to wygląda. No. Teraz tak, no czy się opłaca? No mówię, jeżeli zaczynacie, nie proponuję, najpierw sobie powiedzmy popróbujcie malować tradycyjnie. Tak, zobaczycie, jak to wam wszystko wychodzi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zarobicie sobie już gdzieś tam na tych robotach jakieś tam pieniądze, odkładajcie sobie na narzędzia. Zawsze jakoś tam dziesięcinę zostawiajcie sobie w firmie jako kapitał obrotowy. Mówię o takich jednoosobowych tak, działalnościach. Zostawiajcie sobie gdzieś tam jako kapitał obrotowy. Trzeba zawsze kupować jakieś takie narzędzia, bo uważam, że w dzisiejszych czasach na rynku, gdzie nie ma za bardzo ludzi do pracy, musimy się posiłkować takimi narzędziami. No. Dlatego, bo skraca to nam czas. Nie jesteśmy w stanie zatrudnić nie wiadomo ile ludzi, bo wiadomo, no, sytuacja na rynku jest taka, a nie inna, że po prostu no, nie ma tych ludzi akurat na rynku. Tak, także mówię, my masówek nie robimy, no do masówek powiedzmy gdzieś tam łatwiej znaleźć ludzi, tak, ale gdzieś tam jak robimy jakieś prywatne domy, mieszkania, to ludzie po prostu też robimy, że tak powiem, odsiew taki duży, bo no nie wszyscy się po prostu nadają, tak. U nas jest klient indywidualny, oczekuje najwyższej jakości, a my ją po prostu zapewniamy, tak. Także to wygląda. Malowanie będzie trwało jakieś, nie wiem, może godzinka. Więcej trwa oklejanie i przygotowywanie sprzętu, później mycie, niż samo malowanie praktycznie, tak? No. Także co tu jeszcze mogę powiedzieć? Teraz tak, dyszę, jaką sobie malujemy. My mamy akurat, używamy dysz zielonych, tak? To są dysze, które działają po prostu na niskim ciśnieniu. Kiedyś po prostu używaliśmy takich dysz, były to dysze niebieskie. One, żeby malować nimi, musieliśmy ustawiać po prostu wyższe ciśnienie i one dawały nam, że tak powiem, idealną powierzchnię. A co za tym idzie, gładź też musiała być zrobiona perfekcyjnie. Nie można było się pomylić, tak? Także wszystkie popraweczki, zapraweczki, wszystko trzeba było zrobić super ekstra. Ta dysza daje nam taką delikatną, jakby to można powiedzieć, morkę, skórkę pomarańczową, tak? Także do samego malowania natryskowego używamy takiej dyszy, to jest akurat 600, ale
Używamy 516, to jest akurat. Te cyfry oznaczają kąt rozwarcia i średnicę wylotu tutaj dyszy. Nie chcę pokręcić, tak, bo nie znam tego na pamięć. Także to sobie trzeba gdzieś tam wygooglać. Generalnie im większa dysza, tym ma większą średnicę. Tak, chyba pierwsza cyfra to jest średnica, druga to jest chyba kąt rozwarcia. O ile się nie mylę, ale jak się pomyliłem, to po prostu mnie poprawcie. Im wyższa dysza, tym po prostu więcej farby, większy rozprysk, tak, więcej materiału idzie na ścianę. Do tej dyszy ja nabijam ciśnienie około 100 barów, 110 może, tak. I po prostu no, maluje się nią lepiej, tak? Zostaje, wybacza więcej po prostu malarzowi, tak? Tutaj nie zostawało nam nic. Żadnej skórki, po prostu było idealnie wszystko, jak można powiedzieć, jak lakier samochodowy. Dlatego no, trzeba było bardziej uważać. Tutaj mówię, ona wybacza więcej błędów, także jeżeli ktoś się interesuje zakupem, no to proponowałbym raczej takie dysze tutaj sobie zakupić. Co ciekawe, akurat kupiliśmy sobie jeszcze komplet dysz 600, 518, 620 to jest 500 też, 214. Tak, tą małą używamy gdzieś do malowania, jak malujemy na przykład jakieś zabudowy, wnęki, żeby sobie gdzieś tam prysnąć, żeby tam za dużo nie zrobić zlewów, to czasami też może się zdarzyć, tak? A standardowo malujemy 518, jeżeli ktoś ma po prostu więcej metrów, malujemy 620. Tylko że tu był już taki problem, że ten nasz agregacik, no po prostu on ma już swoje lata, nie wiem czy to jest wina agregatu, czy po prostu jest za duża dysza i troszkę ciśnienie nam gubił. Aczkolwiek on wtedy był przed serwisem, bo musieliśmy zrobić serwis, bo pękła nam uszczelka tutaj na dole i po prostu malowaliśmy i nagle wyżygał farbę na ścianę, tak? Także no, żeby kupić jedną uszczelkę, trzeba by było kupić komplet uszczelek, tak, do całego agregatu. Tutaj mamy rozpiskę, a potrzebowaliśmy tylko jedną, także no, serwis też, że tak powiem, nie jest tani takich urządzeń, tak? No dobra, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Malujemy tak. Ogólnie do gruntowania używam tej dyszy. Dlatego, bo dysze się też zużywają. Mamy taką. Tutaj powiedzmy przy gruntowaniu nie jest nam potrzebna jakaś tam skórka pomarańczy, bo podczas gruntowania wyłapujemy sobie wszystkie jakieś tam poprawki, błędy, jakieś tam akryle robimy w narożnikach i tak dalej i dopiero malujemy docelowo. Tak, taka jest zasada. I powiedzmy, no, do gruntowania nie jest nam potrzebna jakaś tam nie wiadomo jaka super ekstra jakość. Chodzi po prostu o zagruntowanie powierzchni. Tak? Czyli tutaj, no mówię, no, nie musi być to nawet równo, czy tam będzie gdzieś więcej, będzie mniej. Tak? No wiadomo, że trzeba trzymać jakoś. Wszystko musi być zagruntowane w miarę cała powierzchnia tutaj ścian i sufitów pokryta. Ale no mówię, no też jakby no, nie zwracamy na to jakiejś tam większej uwagi, jeżeli gdzieś tam jest więcej, gdzieś mniej. Tak to wygląda. Do naszego pistoleciku używamy sobie jeszcze takie przedłużki. Jest po prostu wygodniej. Na koniec to jest dysza. Nie śmiejcie się też, bo ona też jest po przejściach, także zakręcamy sobie ją na sam koniec. Wkładamy sobie tak powiem dyszę w nasze, nie wiem jak to nazwać, gniazdo, tak? I tutaj to zakładamy. I teraz tak, tu na końcu powinien być jeszcze taki zawór clean shot. On po prostu otwiera się, jeżeli się nie mylę, przy 80 atmosferach dopiero. I jeżeli my puszczamy pistolet, to po prostu tutaj wyobraźcie sobie, że jest jakieś tam ciśnienie i ono musi mieć gdzieś ujście, czyli robi nam coś takiego sika. Czyli bez tego zaworu, nie mamy tego zaworu akurat, ale no, kiedyś sobie sprawię go w końcu, bo tak zawsze gdzieś odkładam to na drugi plan. My po prostu, jeżeli malujemy, zaczynamy sobie malować gdzieś tam, ja przynajmniej tak robię, tak, startuję gdzieś tam sobie pistoletem na podłodze i jadę sobie jednym ciągiem, nie przerywam malowania, dlatego, bo jeżeli przerwę na suficie, no to od razu mam, że tak powiem, sika na ścianę. No i trzeba robić po prostu poprawki. Także tak to wygląda. Sprzęt mamy już przepłukany wodą, mamy nabitą farbę, tak? Ustawiamy sobie ciśnienie. Możemy sobie ustawić. Tu jest.
No, mamy akurat gdzieś tam 150 atmosfer, troszkę mu obniżymy, będzie ze 120, będzie dobrze, także gruntuję też na niższym ciśnieniu, tak jak już mówiłem. No dobra, teraz tak, przebieram się. Zaczynamy sobie gruntować. Gruntuję w takiej kolejności, że zaczynam akurat od najdalszych pomieszczeń. Na przykład no tutaj jesteśmy akurat rozłożeni w salonie, czyli zaczynam sobie od najdalszych pomieszczeń, schodzę sobie do salonu, przenosimy agregat do pomieszczenia, gdzie już było umalowane, żeby on po prostu nie brudził się, tak, i nie przeszkadzał nam. I dopiero tutaj zaczynam malować salon. Dobra, przebieram się, że tak powiem, w kondonka i zakładam maskę i zaczynamy sobie malować, tak? Dobra.
Dobra, jesteśmy po gruntowaniu, tak to wygląda, filmik z samego gruntowania, tylko z salonu niestety, bo przestawiło mi się w kamerce zamiast nagrywanie zdjęcie, no i zrobiłem sobie zdjęcie poprzednich pokoi, także niestety, ale myślę, że to i tak w sumie zobrazuje, jak to mniej więcej wygląda. Teraz tak, jeżeli chodzi o czas, samo gruntowanie z zegarkiem w ręku zajęło nam około 45 minut z przestawianiem tych kamerek i tak dalej. Mówię o dwóch osobach, tak? Gdzie ja byłem na pistolecie, a kolega Damian był na agregacie, czyli tam pilnował poziomu farby, dolewał i tak dalej. Także i też, że tak powiem, tutaj pomagał z wężami, no bo jest ciężko samemu to wymanewrować. Także 45 minut liczymy, dobra, nawet nie będzie godzinka. Samo oklejanie trwało dwie osoby, powiedzmy spokojnie ogarną to w godzinę czasu, wszystkie okna i tak dalej, i tak dalej. Sprzątanie podłóg, mycie agregatu, dodajcie sobie, nie wiem, z dwie godziny. Czyli teoretycznie zaczynacie pracę od 7, weźmiecie się od razu, że tak powiem, do roboty, to mi się wydaje, że do 12, akurat żeśmy później zaczęli, ale do 12 macie sprawę załatwioną. Także tak to wygląda. Mówię, to jest jeszcze świeże, są jakieś smugi, tak, ale mówię, to nie jest malowanie na gotowo, to jest tylko grunt, także nie zwracamy na to za bardzo uwagi. No i co? To tyle. Przeliczę sobie mniej więcej stawki, powiedzmy, jakie macie tam z malowaniem, znaczy gruntowanie farbą gruntującą. Zobaczcie, czy wam się opłaca, czy nie. Tutaj ogólnie mieszkanie po podłodze ma tam 100 parę metrów, bodajże chyba 105. Dużo jest tutaj cegły dekoracyjne, jakieś pozostawiane mamy ściany, które w ogóle nie ruszamy. Liczmy, że gładzi jest załóżmy 250 metrów, tak? Czyli możecie sobie pomnożyć stawka 250 metrów w dwie osoby w jeden dzień. Nie wiem, czy byście opanowali to wałkami. Poza tym powierzchnia jest o wiele lepsza, tak? Czyli nadaje się, nie zostawiacie żadnej struktury, tylko tutaj przychodzą jakieś poprawki, akrylki i tak dalej, i tak dalej. Także macie sprawę załatwioną. No i to tyle. Spadamy na następną robotę, pakujemy się tutaj, niestety musimy klienta opuścić na jakieś kilka dni. Także po powrocie tutaj zabieramy się, chłopaki będą robić sobie popraweczki, akryle, będziemy przygotowywać pod malowanie. Chłopaki zaczną sobie robić płyteczki, podłogę tutaj w salonie, a my, znaczy ja w sensie, będę kończył łazienkę. Także no, tak to wygląda, wszystko opykane. Tyle. Dobra. Kończę. Do zobaczenia. Cześć.